Pozdrawiamy z Zakrzówka! Ale nie wiem, czy cię. Kurde. Nie wiem, czy cię widać. Właśnie zaczynamy morsowanie. Boso po śniegu. Nie widać boso, naszych nóg, ale. Bo jest ciemno. No i co? Jak się czujesz, powiedz? A ja się czuję zajebiście, tylko że ślisko trochę tutaj. No to trzeba łapać równowagę. Ale endorfinki są. Ale trzeba stopniowo. Dobrze się czuję. A, fajnie. Szkoda, że nas nie widać, ale słychać. No, Zakrzówek bardzo fajne miejsce. Nawet zimno. Nie wiem, czy będzie. Nie, nie widać widoczku. Nawet zimno. No. Dobra, kończymy. Pa, pa. Pa. Siemanko! Pozdrawiamy z toru! Pokaż się, bo się nie widać. Piękna pogoda. Normalnie wiosna. Gdzie jesteśmy, gościu? Jestem, cześć. Koło torów zabłądziliśmy, bo chcemy iść na kopiec Kraka. Ale nawigacja nas wyprowadziła w pole. Pole. No, patrzcie, jaki mor w samej koszulce. No, jest fajnie. Powiedz, jak się spało? Wygodnie. Bardzo dobrze było. Bardzo dobrze. No. Słoneczko nas obudziło. Piękne słoneczko tam macie, super. Oświetla nasze wyblakłe twarze. Piękna pogoda. Jeszcze tu śnieg, tory kolejowe. Zmierzamy do celu. Kilometr, półtora. No nie wiem, ile tam minut jest? 20 minut. 20 minut pokazuje? Tak. Dobra, to idziemy, takie mamy tutaj bagno. Z przeszkodami. Dobra, pa pa. Pokaż się. Nie. Ej, czekaj. Pa! Siemanko, pozdrawiamy z kopca Kraka. Kraka. Pięknie, dzielnica pod górze, dużo ludzi, słoneczko. O, wiosna. Wiosna, wiosna. Ach, to ty. Podróżujemy, poznajemy. Tu jest niedaleko obóz Płaszów, tam też pójdziemy. W oddali widać bagry. No, gdzie ty te bagry widzisz? Tam. A, okej. Okay. Może pąkarzą. Tam, a teraz tu. Tutaj panorama na cały Krak. No. A tam z kolei jest huta. Czekaj. Tutaj jest, tu. Tam. Dobra, chodź do słoneczka. Łapiemy witaminkę D, słuchajcie. Wysoko. Już miałam masaż zrobiony. Zregenerowałam się. Owocki były? Były. A tu można żelki były, woda była. Ognisko jakieś można by tu zrobić. Można tu grillę robić. Też pewnie, super. Piękny teren. Mało ludzi dosyć jest, ale jest fajnie. A tam? Poświętam. I tam na dole. Nie widać. O, i tam na dole też można sobie spacerować. Ale to nie widać, tu nie widać. Nie widać, bo słońce przebije. Dobra, trzymajcie się. Pozdrawiamy, pokaż się do kamery, ani się tyłem odwracasz. No, pa pa. Pozdrawiamy z... Jesteśmy tutaj na terenie... Lasku Płaszcz. Gdzie tutaj był dawny obóz Płaszczów. Idziemy właśnie w tamtą stronę. Idziemy w stronę. Gdzie to się znajduje, jakby ktoś chciał wiedzieć. To się znajduje, jak mamy Bonarkę. I tutaj koło Bonarki przechodzi się na drugą stronę. Jest ten pomnik taki. I za pomnik się idzie i będzie taki długi, długi las. I prowadzi aż na kopiec Kraka, bo właśnie zeszliśmy sobie z kopcu Kraka. I chodzimy drugą stronę. Także zwiedzamy, poznajemy się, gadamy, śmiejemy się i, święta, i różne rzeczy odpieprzamy. Jak się zrymował? Tak? Nawet nie słuchałam. Widzisz, tutaj jest kamieniołom Liban się nazywa. Tutaj widzisz takie pozostałości. No, tu jest bardzo stromo. O, a tam, nie byłem. Tam z kolei są baraki, widzisz? Tam są pozostałości jest. Po obozie. I ponoć tam też można dojść, tylko po prostu trzeba jakąś inną drogą, bo tam też można zwiedzić to. Ciekawe. Ty, coś tam postawili, co jakieś to jest? Kamieniony. Ty, ale czekaj, co to jest to czerwone? Patrz, bo tu, chyba że to są pozostałości jeszcze po obozie, bo to był bardzo duży teren. Patrz, widzisz? Tu są baraki, a tego tam czerwonego, nie wiem co to wygląda, jakiś domek, tego nie było wcześniej. Nie było tego wcześniej. I tam jest jakaś droga chyba. Tak, można tam dojść. Ślady i...
Tak, można tam dojść. Ale ponoć wyzwanie jest tam dojść, bo można kilka dróg. I tam są te baraczki takie. Pozostałości po obozie, że tam pracowali ci po prostu więźniowie. Ciężko bardzo pracowali, tak. Niewolniczą pracą. To mało kto o tym wie, o tym obozie Płaszów w Krakowie. Bo to jest taki, to był naprawdę duży teren. Bardzo ciekawa historia się z tym wiąże, z tym miejscem. Bardzo duży teren. Ponoć też czytałam, że tutaj niektórzy znaleźli czaszki, nie? O. Jakieś pozostałości. W ogóle tutaj też jest dom jakiegoś... Ktoś tu zginął przy tej pracy. Na pewno. Jest też dom SS-mana gdzieś tutaj niedaleko. Stoi do tej pory. I gościu widziałam na YouTubie po prostu... Może dojdziemy tam. Pokazywał, że jak się tam weszło, to była jakaś tam... On wszedł do tego domu, bo poznał tutaj kogoś, kto jakby zna historię tego miejsca. I weszli tam do tego domu i na ścianie były ślady krwi. Wow. Takie zaschnięte, nie? Mnie takie rzeczy ciekawią ogólnie. To jest ciekawe w ogóle, no. Takie ciekawostki. I teraz idziemy sobie laskiem. Już jesteśmy na terenie tego obozu. Jak będziemy bliżej, to będzie kolejny filmik. A się trochę nagadałam. No, do później. Pa, pa. Będzie vlog z tego, na pewno to zmontuję. I będzie fajnie. La, la, la. Pozdrawiamy. Naszej wycieczki nadszedł czas. Nie. Nadszedł. Jeszcze raz. Dawaj jeszcze raz. Nadszedł koniec naszej wycieczki. O, teraz mi weszło. Długiego spaceru. Tak. Było w różnych częściach miasta. Było bardzo fajnie. My od mojego domu aż przyszliśmy. Aż tutaj koło Bonarki. Na były teren obóz Płaszów. Tutaj jest pomnik. Przez kopiec Kraka. No. Przez wczorajszy Zakrzówek. Bardzo fajnie. Bardzo. Wczoraj na Zakrzówku morsowaliśmy. Będzie fajny film. Zmontuję odpowiednio, tak jak ostatnio. No. Wiem, że się cieszył dużą popularnością i było dużo fajnych komentarzy. I bardzo pozytywna, a ten oczywiście musi swoje zawsze gadać, że będzie źle, że nie wyszło, kurwa. Przepraszam za wulgaryzm. No, i ten gada, że a zawsze wychodzi zajebiście. Tak jest. Jak zmontuje. Później przyznaje rację. No, zawsze wychodzi fajnie. Pozdrawiamy. A, jeszcze chciałam coś powiedzieć. Pozdrawiamy twoją rodzinkę, która będzie może nas oglądać. Pozdrawiamy. Pa, pa.